Witamy tych panów bardzo, bardzo gorąco. Jak widać, wspaniałe przygotowanie. Nalewa mi się te wielkie brawa. I teraz robimy prezentację tych zawodników. Numer 85, Karol Milewski. 86, Kamil Szatkowski. 87, Mariusz Kupczak. 88, Kamil Kowalczyk. 8. Przechodzimy do pierwszej rundy, czyli postawa przodem. I teraz w prawo zwrot, proszę. A my, proszę państwa, witamy bardzo serdecznie wiceprezydenta Tczewa, pana Zenona Drewa. Bardzo serdecznie witamy. Gości tutaj wśród nas, panie prezydencie, rękę do góry. Jest pan prezydent. Również bardzo wysportowany. Dziękujemy zawodnikom w prawo, proszę. Zwrot. I w prawo poproszę. I w prawo poproszę. I jak widać, proszę państwa, tylko górne partie oceniane. I teraz przechodzimy do pus obowiązkowych. Dwa bicepsy, proszę. No i proszę bardzo. Pojadę. Dziękuję. Najszerszy szpietu, proszę. Dziękuję. I teraz dowolne bokie, klatka piersiowa. Proszę bardzo, dowolne bokie. Oj, pięknie, pięknie panowie. Dziękuję. Triceps. Dowolnym bokiem oczywiście. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Do sędziów i publiczności teraz poproszę o dwa bicepsy. Proszę. Dziękuję. Najszersze szpietu. Wow, proszę bardzo. Dziękuję. I przodem, proszę. Mięśnie brzucha, proszę. Dziękuję. I klatka przodem. Mas muscular. Proszę bardzo. Ostatnia już poza. Dziękuję. I proszę, bicepsy. Dziękuję. Najszersze szpietu. Dziękuję. Klatka bokiem. Wyczerpujące oczywiście. I proszę. Dziękuję. Triceps. Dziękuję. Wow.
Dziękuję. Tyłem proszę. Bicepsy, proszę. Dziękuję. Jeszcze. Dziękuję. Przodem proszę. Kończące, ale brniemy. Brzuch, proszę. Dziękuję. I klapka przodem. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. A jak się podoba, to oklaski jak najbardziej niewidziane. Dziękujemy.
miejsce czwarte kategorii niepełnosprawni wywalczył Kamil Kowalczyk. Miejsce czwarte, wielkie brawa. Miejsce czwarte. Proszę bardzo. Kamil do przodu troszeczkę, tak. I teraz pierwsza trójka. Ja na miejscu trzecim ugłosował się Kamil Szatkowski, miejsce trzecie. Proszę Państwa, ci wspaniali zawodnicy, mimo takich nieudogodnień, potrafią tak wspaniale się przygotować i do takiej konkurencji sportowej, jaką jest kulturystyka, która jest bardzo ciężką dyscypliną, przy której trzeba mieć bardzo dużo wyrzeczeń, pomysłów. Trzeba dużo myśleć o tej dyscyplinie sportu. No i oczywiście posiadać genetykę, umiejętności treningowe, wiele, wiele rzeczy składa się na to, żeby móc tak wspaniale wyglądać. I teraz, proszę Państwa, już na moment wszystko będzie wiadomo. Miejsce drugie wywalczył Mariusz Kupczak. Miejsce drugie. Dziękujemy, gratulujemy. No i proszę Państwa, mistrzem Polski w kategorii niepełnosprawnych na rok 2014 zostaje Karol Niewski. A jakie wspaniała sylwetka. Ile zdrzenie w tym kupanku. No i te 47 robi swoje. Karol Niewski. Zwycięzca tej kategorii. I jeszcze chwila oczywiście dla foto, repo.